Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Siedleckiego Magazynu Kulturalnego, magazynu Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. W ostatnią środę, 13 marca, naszej najmłodszej publiczności przedstawiliśmy niezwykły spektakl. Było to przedstawienie w wykonaniu Teatru Piaskowej animacji, a spektakl pod tytułem Kopciuszek prezentowany był w niezwykłej scenerii, bo jak sama nazwa wskazuje teatru, była to animacja piaskowa, do tego opowieść bardzo znanej, klasycznej bajki. Drodzy Państwo, nie chcę powiedzieć, że było magicznie, ale było naprawdę zupełnie inaczej, zupełnie niesamowicie. Istnieje wyjątkowa kraina, kraina bajki. Dzieci, być może wy tego nie wiecie, ale bajki, które tak lubicie, pozostaną z wami na zawsze. Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na spektakl produkcji Centrum Kultury i Sztuki zatytułowany Raj Goodbye. Spektakl w wykonaniu artystów, aktorów Teatru S w reżyserii Roberta Protasewicza do tekstu Michała Molki. Drodzy Państwo, bilety można kupować jeszcze w punkcie informacji kulturalnej poprzez naszą stronę internetową, ale także tu u nas, w naszym biletomacie. Drodzy Państwo, zachęcamy do obejrzenia tego spektaklu, do przyjścia, do spędzenia tego wieczoru właśnie w naszym teatrze i z tym spektaklem. Dlaczego? Bo to znakomite przedstawienie, bo to przedstawienie, które wiele mówi także o nas. Chciałam Cię zapytać o tego mężczyznę. O Adiego. A są inni? Śpisz? Teraz już nie. Sprawia wrażenie takiego prostego stworzenia. Od dawna nosisz tę koszulkę? Tu zostałem stworzony. Chyba żebro mi zaczyna odrastać, dużo pieniędzy. Ja wam musiałam coś załatwić. Ja mam na imię Angela. Kurde, serdeczne żebro mi wstawił. Dla tych wszystkich z Państwa, którzy chcą dobrze spędzić popołudnie i wieczór, mamy propozycję. Otóż 26 marca o godzinie 16 i 19 prezentujemy spektakl pod tytułem Skok w bok. Gwarantujemy dobrą zabawę, gwarantujemy znakomitą obsadę. Drodzy Państwo, jeszcze tylko pojedyncze bilety można kupić. Można to zrobić u nas w punkcie informacji kulturalnej. Można to także zrobić w biletomacie, w naszej siedzibie, tu przy ulicy Świerskiego 31. Ale najlepiej i najłatwiej kupić bilet można poprzez naszą stronę internetową, do czego Państwa szczególnie zachęcamy. Drodzy Państwo, ten wieczór, 26 marca, mam nadzieję, że spędzicie z nami. Zapraszamy.
Młodych widzów zapraszamy do nas, do naszego teatru 2 i 3 kwietnia, bowiem tego dnia grać będziemy spektakl pod tytułem Świat Dorotki. To, drodzy Państwo, nasza produkcja, spektakl w wykonaniu aktorów Teatru S w reżyserii Roberta Protasewicza. O godzinie 16 2 kwietnia to przedstawienie prezentować będziemy, natomiast 3 kwietnia o godzinie 9 i 11 i to są to godziny dedykowane grupom zorganizowanym, a więc zapraszamy i zachęcamy, bo naprawdę warto. Szanowni Państwo, jesteśmy w okresie tuż przedświątecznym, przed świętami Wielkiej Nocy. To szczególne święta, to szczególny klimat i atmosfera. I by ten klimat i atmosferę jeszcze bardziej, jeszcze lepiej poczuć, zapraszamy do nas, do naszego teatru, bowiem społeczność katolickiej szkoły podstawowej przygotowała pasję. To przedstawienie, które, jak sądzimy, znakomicie wpisuje się w ten przedświąteczny czas. 3, 4 i 5 kwietnia będziemy prezentować je na naszej scenie teatralnej. Zapraszamy. Przypominamy Państwu, że jesteśmy partnerem akcji Koleją do Kultury, akcji organizowanej przez Koleje Mazowieckie. Dlaczego o tym mówimy? Otóż, drodzy Państwo, wystarczy, że posiadacie, że macie bilet kolejowy nie starszy niż 30 dni. Przychodzicie z tym biletem do nas i otrzymujecie 20% zniżki na spektakle, na imprezy, wydarzenia artystyczne przygotowane przez Centrum Kultury i Sztuki. Zapraszamy i zachęcamy, drodzy Państwo. To dobra inicjatywa. To inicjatywa, która buduje nie tylko kolej, ale także buduje kulturę. Bądźcie z nami. Kończymy nasz program, a ja przypominam Państwu, że jeszcze do 7 kwietnia w naszej galerii teatralnej można oglądać pracę Andrzeja Bakiery, artysty, architekta, wystawę zatytułowaną Świat, rysunek, światła. To wystawa bardzo interesująca, ponieważ obejrzymy tutaj nie tylko prace plastyczne, ale także projekty architektoniczne. Warto, drodzy Państwo, zapoznać się z nimi, zobaczyć jak powstają chociażby. Zapraszamy i zachęcamy. Szanowni Państwo, zaglądajcie także na naszą stronę internetową, śledźcie nasz profil na Facebooku, czytajcie Scenę 24, no i przede wszystkim subskrybujcie kanał na YouTubie, bo wszędzie tam, jak zawsze, znajdziecie najnowsze informacje o tym, co dla Państwa przygotowujemy, o wszystkich wydarzeniach artystycznych. Warto w nich uczestniczyć. Zapraszamy, do zobaczenia.